Super. Dzień dobry. Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale o poranku. A co to ma być, że tutaj są same płatki? Nie, jest mleko, tylko musisz przemieszać. I to, tam jest Twoje ulubione mleko, czyli takie roślinne. Kokosowo-migdałowe. Smacznego Ci wszyscy życzymy. I dzisiaj jest taka piękna pogoda, że koniecznie musimy iść na spacer. I wymyśliłam dla Ciebie challenge. Podłoga to lawa. Idziesz na to? Ja też o tym myślałam. No właśnie, bo jakiś czas temu nagrywaliśmy dla naszych widzów film Podłoga to lód. I wiemy, że mega lubicie to oglądać, ale... Szybko mi poszło. Podłoga to lawa nagramy na placu zabaw. Będzie ciekawiej, bo w domu to jest jakoś tak nudno. Nie uważasz? W sensie, no łatwo na coś tu wejść. Po prostu szybko wtedy podbiegniesz na łóżko i tak dalej, więc idziesz na to? Dobra, to zjedz sobie spokojnie śniadanko i zaraz wyruszymy na plac zabaw. Chyba, że jeszcze chcesz zrobić taką pracę plastyczną, bo mam pomysł. Na taką jesienną księżniczkę. Nie, na razie to zabawa. No i spoko, wiedziałam, że wolisz jednak zabawę. Dobra, w takim razie zaczynamy ten dzień. Wy koniecznie zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jak poszedł Oliwii ten challenge. Czy się spali w lawie, czy nie. Będziesz miała na przykład 5 sekund, żeby na coś wskoczyć, dobra? Bo inaczej spłoniesz. Także my Wam też życzymy miłego dnia albo miłego wieczoru, w zależności jakiej porze nas oglądacie. Oczywiście pamiętajcie o łapkach w górę, bo to jest zawsze dla nas bardzo miłe. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu, bo filmy dodajemy codziennie. I teraz... A jak ja coś tak, no to wtedy jeszcze. A mów szybciej, bo nie możemy się doczekać, o co Ci chodzi. Już zapomniałam. No dobra, jak Ci się przypomni, to wtedy nam powiesz, bo coś mówiłaś, że jak Ty w coś wdepniesz, no nie wiem, że w lawę? No. No to wtedy spłoniesz. Nie, to wtedy będę, to wtedy będę miała super mocy. Supermoce. No i będę mogła Cię spalić. O nie, tylko nie to. Aha. Spalona świnka? Nie chcę być spaloną świnką. To ja nie wiem, czy my się w coś takiego będziemy bawić. Nie, no dobra, będziemy się bawić. Nie przedłużamy, zajadaj i lecimy. I jak widzicie, wyruszyliśmy w drogę. Tylko nie mogę coś dogonić. Oliwii, lawa. Ej, to było za proste, nie widziałam tej ławki. No dobra, udało Ci się. Idziemy dalej. O rany, jak tutaj jest dużo liści. Halo, poczekaj chwilkę. No i ona tak biegnie. To teraz zrobię jej lawa. Dobrze. Bardzo dobrze, jak szybciutko Ci się udało na to wejść. Brawo. Daleko jeszcze na ten plac zabaw? Nie, to dobrze. Kurczę, Oliwio, przecież nie będę Cię gonić. Jestem świnką, a nie psem. Właśnie GPS by się przydał. Do tego challenge'u. Jej, już widzę tam w oddali plac zabaw. W takim razie lawa! No dobra, zaliczam. Niech Ci będzie. Tylko spójrzcie, jakie dzisiaj jest piękne, błękitne niebo. Nie ma ani jednej chmurki. No i taka jesień to mi się podoba. Ale tam jest chmurek. Oj, minimalnie. Prawie ich nie widać, tych chmurek. No dobra. O, nowa huśtawka. Takiej tutaj nie było. Poczekaj, ja zaraz sobie na nią wskoczę. Ale się relaksujesz. Teraz Oliwia testuje nową huśtawkę i coś mi się wydaje, że zaraz tu zaśniesz. Budzimy się. Nie śpię. Nie śpisz, dobra. To jeszcze musimy pomyśleć, w którym miejscu zrobimy dla widzów miniaturkę. Jakieś zdjęcie by się przydało cyknąć. Masz jakiś pomysł, gdzie? Nie, nie mam. Nie masz, ja Ale też nie. Na huśtawce. Myślisz, że na huśtawce? Nie. Dobra, lewa. Zobaczymy, na co teraz Oliwia wskoczy. Dobra, udało Ci się. Nie minęło jeszcze 5 sekund. Co, czekasz, aż powiem lawa? Tak.
A, ja tak szybko nie powiem, ja ci zaskoczę, bo Oliwia już tak nasłuchuje. Lawa! No tutaj to była prościzna, ale masz silne ręce. Wow, jak ty umiesz się podciągać. Stwierdzamy, że Oliwia ubrała się za ciepło, więc chyba zaraz po prostu zdejmiemy kurtkę i chodzisz po tym jak kot. Jak kocur, a w sumie po drodze widziałyśmy jednego kotka. No. Kochana, mam fantastyczny pomysł. Chodźmy do sklepu, tutaj obok jest taki supermarket. Mam ochotę sobie kupić bułkę i zjeść. No, jak to nie? Ale jestem głodna. To nie jest challenge na nie, tylko lawa! Jeden, dwa, trzy. Dobra, już myślałam, że ci się nie uda i spłoniesz. No to co ty na to, żeby gdzieś iść? Raczej, żebym miała super moc i cię spalić. To ty chyba chcesz być spalona. I ja tak sobie czekam na Oliwie i się nudzę. Kiedy w końcu znudzi ci się bycie na placu zabaw? Nie wiem. Nie wiesz? Czyli jeszcze troszeczkę to potrwa. Ty, to ja mam pomysł. Pójdę sama do tego supermarketu, a ty tutaj na mnie chwilkę poczekasz. No czemu nie chcesz być tu sama? Będę za 3 minutki z powrotem. Chyba, że będzie długa kolejka. No to chodź już. Tam też ci zrobię lawę. Nie. Naprawdę. I ciekawa jestem, czy wskoczysz na regały. Nie. No już nie denerwuj się tak. Aha, Oliwia dostała głupawki. Teraz mi tu śpiewa jakieś głupoty, jakieś dziwne wierszyki do mnie mówi. No szok. Jak ja mam ci zrobić lawę, jak ty się huśtasz? No i... Lawa. No właśnie. No i co z tego, że powiedziałaś lawę, jak ty masz ten challenge, nie ja? Razem. Razem? Chyba, że cały dzień spędzisz na tej huśtawce, to wtedy nie spłoniesz. Nie. Halo, Oliwio. Chodź na chwilkę do mnie. No i poszła. W takim razie gonimy ją. Wyglądasz tak, jakbyś tańczyła krakowiaczka. Uwaga, uwaga. Lawa. No nie, nie widziałam tutaj tych słupków. Myślałam, że tam pobiegniesz. Widzę już sklep, a Oliwia dalej tak skacze. I co, stanęłaś tutaj gdzie kulki? Pewnie chciałabyś jakąś? Ale nie mam drobnych pieniążków, więc chyba nic z tego. Poza tym ty kauczyków masz bardzo dużo w domu. Lawa! A, tak sobie to wykombinowałaś. Świetny pomysł. Zastanawiasz się, co to jest? To jest budyń o smaku waniliowym, a ty nie lubisz budyniu. A tu obok lubię. Jest chrupiąca posypka. Lubię. To coś nowego, bo zawsze słyszałam, że nie lubisz. To co, kupić ci? Tak. Okej, to dzisiaj będziemy gotować budyń. To co, bierzemy jeszcze coś, czy już wracamy do domu? Wracamy do domu. No i świetnie. Lewa! No nie! Myślałam naprawdę, że tym razem nic nie uda ci się wykombinować. Już możesz zejść. W takim razie idziemy do kasy. Wyszłyśmy ze sklepu. Słuchajcie, niesamowita historia. Ja proponuję Oliwii, żebyśmy jeszcze poszły na drugi plac zabaw. A ty co na to mówisz? Nie. No właśnie, to jest dziwne. Chyba będziesz chora. Pokaż czoło. Nie, gorączki nie masz. Bo Oliwia to uwielbia place zabaw. I mnie bardzo zdziwiłaś. Jestem zmęczona. Rozumiem. I nóżki cię bolą? Nie, po prostu boczek mnie boli. Boczek cię boli, czyli masz kolkę, bo za szybko dzisiaj biegasz. Nie, i to jest ten. W sklepie już mnie bolało. Rozumiem. No to idziemy do domu. O, i niby tak ci się spieszyło do domu, a już robisz jakieś postoje. Co masz? Zgubiłam gdzieś kasztan. Naprawdę? No to poczekaj, znajdziemy jeszcze jakieś kasztany. Tu jest ich wszędzie pełno. Co tutaj oglądasz? Uuu, jakie ładne kwiaty tutaj rosną. Nie, nie zrywaj. Czemu? Bo ktoś je tutaj zasadził. Lawa. O, o, spłonęłaś? Mogę chyba teraz tak. Cię spalić. Nie, tylko nie to, uciekam. Zapraszam na budyń, już jest ready.
Obudziłaś mnie. No nie mów, że przysnęłaś. Ty coś dzisiaj jesteś jakaś zmęczona i wykończona. A, zapomniałam o tej posypce. Zaraz ci przyniosę. I już jestem z powrotem. Proszę bardzo, nasyp sobie troszeczkę, ale nie wszystko, żeby dla mnie też coś było. O, wygląda super. No to zasiadaj i zajadaj. Już nie powinien być taki gorący. Lawa! No, dobrze, to teraz już na pewno nie będę do ciebie mówiła lawa, po prostu sobie zjedz spokojnie. A jeżeli słyszycie takie odgłosy w tle, to to jest nasza pralka, bo dzisiaj Oliwia zmieniała sobie pościel i teraz ją pierzemy. I robimy test na żywo, co o tym myślisz? Jest good? Naprawdę smakuje ci budyń? To coś nowego. Także dla zainteresowanych, jeżeli chcielibyście kiedykolwiek spróbować, jeszcze raz pokazujemy wam opakowanie. O nie, nie zdążyłam cię nagrać, jak robiłaś takie śmieszne wygibasy tam w kącie. Dobra, pochwalę się naszym widzom, co przed chwilą stworzyłaś. I pierwszy obrazek to jest pani jesień. Zobaczcie, jaką piękną suknię wykleiła Oliwia z liści i z jarzębiny, a tutaj pokolorowałaś. Także mega fajna, prosta praca, a jaki super efekt, bo oczywiście co idziemy na spacer, to Oliwia zbiera pełno liści i kasztanów, tak samo było dzisiaj. O, i jeszcze jest druga praca, ale to już jest bardziej moja. Zrobiłam jeżyka i dwa ptaki. Zaraz sobie to powiesimy na tablicy korkowej. Lawa! Dawno już nie było lawy. Ekstra. I wiesz, co sobie jeszcze pomyślałam? No możesz już zejść. Że skoro jest taka pogoda, to może jeszcze po południu skoczymy do parku. Ale to się dopiero okaże. Ja bym chciała bardzo iść do parku. Teraz ja ci powiem, lawa, ty musisz na coś uciekać. Dobra. Lawa. No to, to jest proste. Pójdę na łóżko. Zaliczyłam. Ale łóżko się też... Nie, topi. Tylko podłoga. Nie. Podłoga to lawa. No dobra, to powiedz jeszcze raz. Łóż, lawa. Dobra, to może pójdę tutaj. Tyk na klimatyzator. Teraz jest dobrze? Nie. Też jeszcze nie jest dobrze? Tylko uważaj, nie wejdź w te nasze prace, bo one jeszcze takie są, wiesz, one już są skończone, ale muszą wyschnąć, żeby ich nie rozwalić. La, lawa. Znowu? Ale to miał być twój challenge. W takim razie usiądę na słoniu. O kurczaki, zjadłabym coś. Znowu zrobiłam się głodna. Mam pusty brzuszek. I co teraz? Może ty mi coś ugotujesz? Zrobić ci zabawkowy obiad. Nie chcę zabawkowego obiadu. Chcę prawdziwy. Chociaż jak byłyśmy w tym supermarkecie, to ja sobie kupiłam tą bułeczkę i zjadłam, ale to już trochę czasu minęło, odkąd ostatni raz ją spałaszowałam. Tu przyszłaś? Uciekasz ode mnie? Nie mogę ci zrobić. Nie możesz mi zrobić? Nie. Aha, no to trudno. Zobaczcie, co to wyczynia. I tarza się. I udaje czasami Oliwia małego dzidziusia albo kota. Teraz nie wiem, kim jest. Lawa! Ale mówiłaś, że łóżko też jest lawą. No to co? Spaliłaś się? Ja mogę. Nie. Czyli ty możesz, ja nie mogę? To nie. Jest nie fair. Niesprawiedliwe. Dobrze, powiedz mi, co z tym parkiem? Idziemy czy nie idziemy? Lawa! Ja nie mam tego challenge'u. No co tak na mnie ty patrzysz takim wzrokiem? Też. To co, już kończymy ten challenge? Też masz. Jeszcze musimy skoczyć do paczkomatu, muszę... bo jakaś widzka, nie, widz, przepraszam, widz, wysłał ci paczkę, a wy jeżeli macie ochotę coś podarować Oliwie, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj zostawimy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, po prostu wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha. Ciekawe, co to teraz będzie, nie? To bardzo miłe, jak nam coś przysyłacie. Od razu.
Nie mów do mnie lawa, bo ja teraz mówię ważne rzeczy do naszych widzów. I jeszcze ktoś się nas zapytał jakiś czas temu, czy pokazujemy wszystkie paczki na naszych filmach. No nie, bo nie każdy sobie to życzy. Także jeżeli wy macie ochotę coś wysłać, to koniecznie nam zostawcie jakąś wiadomość, czy możemy to pokazać na odcinku, czy też nie. Co tam, stało ci się coś w paluszka? Nie. Uff, no to dobrze, bo już myślałam. Tylko sobie gryzę. Nie gryź paluchów. No tak się nie robi, bo będziesz miała nieładne. A poza tym muszę ci zmyć ten lakier do paznokci, bo on jest jeszcze z challenge'u 24 godziny na brązowo. Wiesz co, już chyba mi się znudziło ta lawa i lawa. A tobie? Nie. Nie? A dla mnie to już jakieś jest nudne. Wolałabym porobić inne rzeczy. Daj mi ucho. A po co ci moje ucho? Ty, a gdzie są moje kolczyki? Miałam takie przyklejone do uszu. Spadły mi? Czy mi zdjęłaś, jak spałam? Przyznawaj się szybciutko. Spadły. Wiesz coś na ten temat, czy nie? Aha, głowa w dół, czyli mi pewnie je zdjęłaś. Tak? Spadły. Ale ja się serio ciebie pytam, nie rób sobie ze mnie żartów. Dobra, zdjęła mi na bank. Ja już widzę to po jej spojrzeniu. Złoczyńco mój kochany. No dobra, to wiesz co? Nie, ja mam łaskotki. Zostaw moje boczki. Nie mogę, nie wytrzymam. Dobrze, drodzy widzowie. A moja jedna koleżanka ma gilgotki. I co, gilgoczesz ją? No, gilgoczę ją. Jesteś okrutna. Nie. Dobrze, wystarczy. W takim razie chyba kończymy. Ja tu się kładę. Dobrze, ty się kładź, a ja chyba będę kończyć powoli ten odcinek, bo coś mi się wydaje, że będzie za długi. Także dzięki, że z nami byliście. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić nam łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i o dzwoneczku. Do zobaczenia w kolejnym bystrzakowym odcinku. Pa, pa, całuski 102. No pomachaj widzom. Hej, przecież wiem, że udajesz, że śpisz. No pomachaj tak szybko, nie bądź taka. No dobra, to ja wam pomacham uśkiem.